Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku z Hellblade, Senua's Sacrifice. Czy ja tutaj sobie zakończyłem? Chyba tak, tylko że ja poszedłem tam, tak? Nie, albo tu, albo tam. I teraz pytanie, gdzie idziemy? Tak jakoś dziwnie zakończyłem to. Czy to są jakieś dwie drogi, czy jak? Chodźcie, zobaczymy może najpierw tu. O właśnie, bo bym to przeoczył. Czy nie? Czy ja stąd szedłem? Ja stąd szedłem. Oj, Frodo. No musiało to być już. Tylko nie przypominam sobie tego. A tu? Mi się wydawało, że stąd przyszliśmy. Dobra. Nieważne. Widzę, że może musimy zrobić sobie tutaj most. Dobra, to chodźcie. No, poprzedni odcinek dał mi troszkę w kość, w sensie walka z bossem. Bardzo trudna była, no ale się udało jakoś, żeby gorzej być. Jeszcze może być Hela, nie? Jak będzie Hela. No. No właśnie. Jakaś bitwa jeszcze. O, nie. Mother, you showed me how to see further. To see the hidden wonders in our world and explore new paths into the unknown. To lead so that others may follow, or to warn so that they may avoid. That is our gift and our duty. I'm not going to look away in fear anymore. No wiecie co, no już tyle przeszliśmy, ja już myślę, że ona się teraz nie podda. Jeszcze tutaj historia, nie wiem czy jeszcze o tym smoku? Nie. Ragnarok. Ragnarok. Koniec świata, tak? Mankind will turn on itself. Brothers will fight each other to the death, and people will forget what they owe their kindred. Times will be hard. Crimes will be great. It will be an age of axes and swords. The wind will blow through abandoned halls. Wolves will walk where children played. The world will fall into ruin. Ciekawe. No dobrze, no to tutaj ta strona. Jeszcze tu mogę wziąć, wejść wyżej. Pytanie właśnie, czy z jakiejś z każdej strony tego mostu będę musiał się skupić? Czekajcie, bo to może być też jakieś wyjście, czy nie? Nie, niekoniecznie. Chyba nie. Gdzieś z jakiegoś jednego chyba miejsca trzeba będzie ten most utworzyć. Zaraz zobaczymy. Może tu? Aha. Tak, tylko że po kawałeczku, no, no nie. Więc jeszcze gdzieś. Tutaj nie chyba, nie? Nic się nie pojawia. Nie. No dobra, to z tej strony już na pewno nie. No to co? No to będę musiał się jeszcze jednak wrócić, słuchajcie, bo chyba to źle zrobiłem, bo... Cholera. Jak to utworzyć ten most? To jest to, stąd przyszliśmy, czy jak? Nie. Coś ja znowu przeoczyłem tam. Może tam było jakieś przejście na górę? Nie, niekoniecznie. Nie chcę się wracać, bo chyba źle to robię. Czy tam była jakaś drabina, albo jakieś przejście?
The Northmen say the gods will fight their last battle at Ragnarok. Their watchmen will blow the horn that can be heard through the whole world. And Odin will speak with the severed head of Mimir, which gives him good counsel. The land of the giants will thunder with the sound of their army on the move. The gods will assemble. The dwarves will leave their stones. The frost giants will come from the east. The Midgard serpent will turn up the waves. Eagles will scream and tear at the corpses with their yellow beaks. The ship of the dead will set sail. Słuchajcie, zrobiłem małe cięcie. Zlazłem tam na dół. Nie, tam nic nie było. Tutaj nas jeszcze nie było. Gdzie to mi się uzdrało? Że my tutaj byliśmy, że stąd przyszliśmy? Że na samym początku myślałem, że tutaj trzeba jednak pójść. Ta mitologia też była w Tomb Raider Underworld, nie? Ragnarok i te sprawy. Tutaj nas nie było. Czy tutaj zawalczymy, czy jak? Czy może byliśmy, tylko że ja... Nie mogliśmy być, bo muszę spojrzeć na to znowu jakoś tak dziwnie z góry, żeby ten most utworzyć. Tylko to będzie chyba znowu też jeden kawałek, co? Jak to będzie wyglądać? No właśnie, jeden kawałeczek tylko. Oczywiście, że tak. Tylko, że kurde, no niestety jeden kawałek. Nie wiem, jak właśnie utworzyć ten kolejny. I tutaj wszystko. Tak jakby gdzieś stamtąd trzeba było. Ale jak się tam dostać? No nie chciałem się wracać. No wróciłem się w sumie tam, gdzie zaczynaliśmy. Ale to nie tędy droga. Dlatego też zrobiłem małe cięcie, żeby już was jednak. Wiedziałem, że jednak będziemy trzeba... Wiedziałem, że tam jest. Jezu, ile ich tu jest, naprawdę. Jeszcze ktoś? Czy tylko to on mi został? Naprawdę? No ale by cię szlak trafił. No i mój fokus mi ucieknie, no. Nie dam rady. Szybko. Te walki to już... Boję, że z tą Helą to jeszcze będzie walka. A z tym jednym bossem to w przednim odcinku ciężko mi poszło, a ja się boję właśnie, że będzie jeszcze jakiś jeden. Będzie trudno. Zobaczcie, nasza ręka już jest cała czarna. Chociaż mówię, tyle razy ja zginąłem. Właśnie. Może nie będzie walki. Może nie będzie. Wiecie co, bardziej... Widzicie? Gdzieś bardziej... Może tam? Ale jak się tam dostać? Wiecie, żeby po prostu... No tam było to przejście, byliśmy... Żeby dokończyć tutaj ten most.
Tam byłem i nie da rady. Tu jest jeszcze jakieś, widzicie, przejście, ale... Aha, to tam chyba też byliśmy, tak. To właśnie stamtąd teraz przyszliśmy. No szkurde, jak się dostać? Może gdzieś wy... A może gdzieś tam? Żeby dokończyć ten ostatni kawałeczek. Jak coś, to zaraz zrobię cięcie, żeby wam... No nie da rady tego ułożyć tutaj, nie chce się tu ułożyć. Z tego poziomu na pewno nie. Ale tutaj nie ma żadnego wejścia, żeby gdzieś jeszcze można było, nie wiem, gdzieś jeszcze wyżej, albo w ogóle gdzieś wejść. Zrobię cięcie i po prostu tego poszukam, żeby was już tutaj nie zanudzać. Szkoda też czasu za moje takie błądzenie tutaj. Się rzeczywiście mogło okazać, że ja dziś znowu pominąłem gdzieś tam na dole. No ale ja byłem, szukałem tego. Nie dało się tego połączyć. Dobra, słuchajcie, za chwilę będę. Myślę, że znajdę gdzieś. Położę tutaj jeszcze raz. Okej, jestem z powrotem. Wlazłem, słuchajcie, tutaj na górę znowu. Tak sobie myślę, poczekajcie, bo tutaj mi się coś tworzy. Patrzcie na to. Kurde, co to jest? Aha, po prostu przejście. No właśnie. Ach, a ja tam zlazłem znowu na dół. Już drugi raz zlazłem na to. No bo kurczę, chciałem jeszcze raz wszystko dokładnie. To się okazuje, że to tu. No bo musimy jakoś jeszcze tą ostatnią, o, cząstkę tego mostu. A, tu się zrobiło przejście. No dobra. O Jezu. Dobra, najpierw może poczytamy. The Northmen see that at Ragnarok the gods will face a ship full of their foes, which Loki has steered to Asgard. It carries the fire giants, the wolf that will eat the sun, and all kinds of dark creatures. Surt will join them with his sword of fire. The cliffs will crash, trolls will walk the land, men will tread the road to hell, and the heavens will split open. No wizja końca świata, no, niesamowita. No ale dobra, każdy ma swoją. Aha, tędy nie. A czemu? Aha, bo tu. Okej. Ale teraz mogę sobie zrobić skrócik. Dobra, mamy to. Ciekawe, czy będziemy tam, gdzie myślałem. Znaczy, gdzie myślę. Takim jednym widzieliśmy to z dołu. Taki mały otwór. Tam była też pochodnia. O jest, tu będzie walka jak nic, już od razu widzę. Dobra. Naprawdę? Wiem, że behind you, ale błagam was. Cholera, ten tutaj. No!
Nawet mi jakoś to poszło. Nie zginąwszy. O, tak, tak, tak. O tym myślałem. No, gdzie jest ta pochodnia? Oj, Jesus. Dobra, fokus. Jest i cały most. Z tym, że słuchajcie, tutaj albo mi się wydawało, bo były schodki jeszcze wyżej, więc jeszcze zobaczymy to. Bo może jakiś postument, może coś. O, tu. Zerkniemy. Oczywiście, że tak. Jeszcze o końcu świata poczytamy. The Northmen said that each god will do battle at Ragnarok. Odin will fight the monstrous wolf and be killed, but his son will avenge him and plunge his sword into the heart of the beast. Freyr will face Surt, but he had given his sword away for love, and without it he cannot defend himself against the flames. Thor will smite the Midgard serpent to no avail. The sun will grow black. The earth will sink into the sea, the stars will disappear, fire and water will meet, steam will shoot up, flames will play against the sky, the heavens and earth and all the world will be burned, all the gods will be dead, and the warriors of Valhalla and the people everywhere. Senua, prepare yourself for Ragnarok. Or it is nigh. Okej. Po co to wszystko? Nie lepiej rozsadzić całą ziemię i po krzyku. Wszyscy. Każdy z każdym musi walczyć. Potwory, wylewa się, lawa, ble ble ble. Po co to? No ale widzicie, tak to kiedyś było. Takie były wierzenia. Wymyślali. Czym barwniej, tym lepiej. Dobra, mamy ten skrócik, więc mogę się tym wrócić tutaj. No i mamy most. Po ciężkich próbach mamy most. Po moim tutaj lamieniu, łażeniu. Udało się. No ale dobrze, zrobiłem dwa cięcia. Przynajmniej oszczędziłem wam trochę czasu, a szkoda też odcinka, żeby tak... Naprawdę? No, no, no. Znowu. Jest za dużo ich tu jest, no. Fokus. Czemu tego bierzesz, a nie tego pierwszego tu? No właśnie. Jeszcze, patrzcie ile tego jest. Ile tego cholerstwa jest. Matko! Nie zauważyłem go. Co za szarża. Wiem. Ich tu jest pełno. No dawaj, dawaj, dawaj. Jezus, jak dużo. Jezu! Jeszcze tu! No powiem wam, jeżeli chodzi o walkę... Czemu akurat ona wybiera tego, nie? Trudne, bo ich jest strasznie dużo i oni tutaj, wiecie... Jezu. Szarżują, nie?
Nie wiem, jakbym miał to zrobić. Czekajcie, bo może teraz się pozbyć ich, bo jest strasznie ich dużo. Nie da rady. Za dużo. Jezus. Nie uważacie, że trochę przesadzili? No właśnie. Nic za dużo? To tak ma być? Czy ja mam na przykład... Nie wiem, mam wrażenie, że ich jest za dużo i coś tu trzeba zrobić może. Nie wiem. Jeszcze może... Boziu! To było dobre. Chyba specjalnie dali tylu przeciwników. Dajcie spokój, przemy do przodu, już tyle. Zamiary się tu bawić. We'll all die someday. I don't want to die. And when everyone's gone, even the gods will die. We don't want to die. I don't want to die. Senua, stop. Stand back. Stop. Stop her. Biec nie mogę. Głosy się boją, że umrą? Co ty nie powiecie? I didn't ask you to be a part of me. If you don't want to die with me, then leave me alone. I don't want to die. Please stop. Please stop. Please stop. Please stop. Cóż to za jakieś lustro? Please stop. You'll never come back if you go there. There is nothing to go back to. We only have each other now. Don't abandon me. Everyone suffers. They were right about me. Listen to me, not them. They are afraid. Like children scared of the dark. So was I. They made up monsters to fill the void. That doesn't make them real. They made them real. No! Follow your soul and let go of the Senua of old. For there. Ale to w sumie dobrze, nie? Pozbyła się tych głosów. Przechodząc przez to. Można powiedzieć lustro? Bardzo dobrze. It's not like the old stories, is it? The noble warrior facing evil in search of victory and honor. Clear dividing lines. No. Oh, this place is not quite like that. It's as if it knows that
true torment lies within. Memories you cannot defeat. Cannot escape. This is her hell. Wreszcie, co cieszyłbym się, gdyby na przykład nasza bohaterka pozbyła się, jakby, no, nie wiem, tak walczyła z tymi swoimi wszystkimi, ze swoją chorobą, tak można powiedzieć, że udało jej się, prawda, to wszystko pokonać, uleczyć się. Nie wiem, czy to człowiek jest w stanie coś takiego zrobić, chorując na takie rzeczy, schizofrenię i takie inne. Sam sobie tak pomóc? Pewnie trudne, nie wiem. Oni ją spalili? Bo ona tak naprawdę nie wiedziała, co się stało z jej mamą, nie? Defy the gods like your mother, and the darkness will come for you too. You understand, son? Jego by tutaj trzeba było teraz wykończyć. O nie, to jest ta Hela? It was all a lie. Oczywiście, że tak. You are a lie. She didn't defy the gods. She defied you. And so you killed her. You didn't pray to the gods. You prayed to your mother. Your mother. Who was too weak to fight the darkness and abandoned you. You tortured her! You killed her! You are the darkness! Those rituals, the years of isolation, the pain that still haunts you. It was the only way to fight the curse within you. The darkness is inside you and will destroy you. You're a liar! No, Senua. The darkness is here. You can't wish it away. And it will watch as you draw the last dying gasp. Też szlak trafił.
I won't let you kill me. Dobra, widzę, że tu będą walki dalej. Ach, nacisnąłem, ale nie udało mi się. Zdaję sobie sprawę, że tu będzie bardzo ich dużo. Aha, bo on rzuca. Naprawdę? O kurde no. Strasznie ich dużo, nie? Chciałbym właśnie zrobić fokus, by było szybciej. Jezu. Szarżuje mi tu. O kurde. Dobra. Jezus, ile walki. Jeszcze ktoś? Gdzie jesteś? Czekajcie, bo zrobił się jakoś taki... Aha, dobra, 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 dobra. Ja muszę się jakoś ustawić od... A nie, dobra, idę. I się sam robię. Backwards to wallow in your miserable past. You're making a mistake searching for Gideon. The same mistake that killed him in the first place. Co kolejna... Kolejna walka. Strasznie dużo walki, słuchajcie. I tried to save you from yourself. You saw them, there is a lie. The plague of darkness. The butchering of the year by the Northmen. You saw it yourself. You told everyone I was cursed. They believed you. Co się dzieje z jej ciałem, nie? Tell me, Senua. Where is Gideon's soul if the darkness is a lie? How you saved him? I know he's here. Dillian, I know you're here. Hold on. I'll find you. Nie, znowu ten. Pamiętam, że miałem z nim problemy i teraz też pewnie będę miał. No. Jest masakra, on jest trudny. Dziwne, nie? Że nie mogę go... O Jezu, teraz będzie się zamieniał we wszystko, z czym walczyliśmy. Kurde.
twarz. Wszystkie koszmary, słuchajcie, wszystko. O, już prawie by było, on jednak musi być szybszy, nie? Już prawie był mój fokus. You're trying to trick me again with your lies. I know he's here. You took him from me. You have him. Dillion is gone. Dillion is dead. Let him Naprawdę. Or what? What can he do to me that you haven't already? You betrayed your own father. You betrayed the gods in search of Dillion, in search of love. Look where that's got you. Jezu, ile ich tu jest. Let go of your battle. Let go of redemption. Let go of Dillion. Don't let your darkness hurt anyone else. Co tu się dzieje? Chciałbym się skupić, zrobić ten fokus, ale niestety nie mogę. Mnie uderza tym swoim tym. No nie. Och. Strasznie dużo tego jest dziadostwa. Strasznie dużo i nie mogę się skupić na tym. Słuchajcie, naprawdę jest za dużo ich. O Jezu, no. By mi ten fokus pomógł pozbyć się chociaż większej ilości. Naprawdę jeszcze z tyłu tu. Let go of Dillion. Let go of your battle. Uważam, że jest ich zdecydowanie za dużo. Jeszcze takie dziwne coś się dzieje, że nie mogę jakby nad swoją bohaterką tutaj mieć kontroli jakby. O, o właśnie, na przykład coś takiego. I nie potrafię tutaj nic zrobić. No dawaj, dawaj. Jezu, naprawdę tego tak dużo jest. Uważam, że przesadzają trochę, co? Czy nie? Jak myślicie? O, jeszcze to. Nie jestem w stanie nad tym zapanować. Z tyłu jest, wiem, widziałem. Osiągnięcie, tak? Czy to tak miało być, słuchajcie? Bo to było walka bez końca. W
sumie nie zginęliśmy ani razu, ale... No, ale to było po prostu niekończąca się opowieść, nie? Jest i Hela. Jezu. Is that what you want me to believe? After all you've done to me? To him? You're not a lie, but you're a liar! You crawled into me to confuse me and deceive me. But I know it. I know you have him. No i? Troszkę, słuchajcie, odcinek mi się przedłuży, ale może to jest już jakiś koniec, więc zostawmy to. No trudno, będzie taki długi. Ale jestem bardzo ciekawy, co, jak to się skończy, potoczy. To nie może tak być, że wszystko na marne. Pięknie, jeśli chodzi o...
O, graficznie to tak się ogląda jak dobry film, nie? Jednak. Turn your back on death, and all you can see is the shadow that it casts. The longer you hide from it, the longer the shadow grows until all you can see is darkness. When our time comes, you must look death in the eye and embrace it as a friend. Only then can we let go of our fear. And emerge from our darkness. Never forget what it is like to see the world as a child, Senua. Every autumn leaf is like a work of art. Every rolling cloud a moving picture. Every day a new story. We too emerge from this magic, like a wave from the ocean. Only to return to the sea. No tak myślałem. Tak myślałem, że... że to tak naprawdę walczymy sam ze sobą. No trzeba było się pogodzić, tak? Ze stratą ukochanego. Nie ma żadnej Heli. Jesteśmy tylko my. Never leaves us. It is always there, waiting to be seen again. No ale głosy nadal są. This is where my story once began.
And so it has to end here. Because I cannot see further than this. Follow us. We have another story to tell. My friend, go with her. This now will be your story to witness. Goodbye. O kurczę. Najdłuższy odcinek, jaki mogłem tutaj zrobić. No ale słuchajcie, już to był koniec, więc pozwoliłem sobie to dokończyć i zrobić z tego jeden odcinek, nie ma co. O matko, słuchajcie, piękna gierka, naprawdę. Więc może poczekam aż tutaj, bo nie chcę jakichś mieć praw autorskich, pewnie ta pioseneczka jest pewnie czyjaś, więc poczekamy aż się to skończy i za chwilę coś malutkie takie szybko podsumowanie, bo nie chcę przedłużać tego odcinka. Tak, szybko i króciutko, słuchajcie, jeśli chodzi o podsumowanie. No, przepiękna gra. Nie dziwota, że gdzieś tam wyczytałem, że to jest swego rodzaju jakieś arcydzieło nawet. Tam mówili o zagadkach, że mogły być trochę monotonne i nudne, bo cały czas się powtarzały i cały czas było to samo. No ale to nie o to w tej grze tak naprawdę chodziło, chodziło o fabułę. No, coś niesamowitego. Zupełnie dla mnie nieznany temat tutaj został poruszony w tej grze. Nie znam się kompletnie na tym. Bardzo to takie wszystko, wiecie, dziwne, zawiłe. Ojeju, jeżeli rzeczywiście tak naprawdę ci ludzie przeżywają coś takiego podobnego, co tutaj no, w głowie siedzi, tak jak ta nasza bohaterka tutaj to przeżywa, no to naprawdę współczuję. To jest okropna, straszna choroba. Ojeju. Coś niesamowitego. Fajnie to tak pokazane. Taki no ukazany taki problem, bo jak ktoś na przykład taki jak ja nie ma zielonego pojęcia, no to tutaj wiele wyjaśnia, z czym ci ludzie się tak naprawdę borykają. Pięknie to tak fajnie zmontowane, fajnie to zrobione, fajnie w takich właśnie tych czasach tutaj to pokazane Wikingów, no bo przecież w tamtych czasach też ludzie się z tym borykali, też coś takiego było. No niesamowicie fajnie to tak wszystko tutaj pokazane, ukazane. Bardzo mi się to podobało, pięknie graficznie, no oglądało się momentami jak świetny film. Nie żałuję, że pomimo, że troszkę się pomęczyłem tam z tymi walkami, bo walki tutaj były dość trudne, to jednak reszta jak najbardziej, wszystko mi się podobało tutaj. Nie żałuję, że zabrałem się za ten tytuł. Dziękuję jeszcze raz Deseo, bo to dzięki niej, bo dostałem, jak już wspominałem, na urodzinki tą grę. Tak? Albo pod choinkę, już teraz nie pamiętam. Ciekawe, czy wszystkie twarze na przykład udało mi się odnaleźć, czy wszystkie te postumenty, bo pewnie do tego też jest jakieś osiągnięcie. Zobaczę to wszystko. W każdym razie cieszę się, że byliście ze mną w tej serii. Ja cieszę się, że udało mi się tą grę ukończyć. Świetnie, nie zapomnę jej naprawdę. Będę też ją polecał komuś tam, jak ktoś będzie chciał. Naprawdę świetna gra. No i cóż, w zamian za nią coś pojawi się innego. Chciałbym już dokończyć, bo bardzo długi odcinek. Coś innego znajdziemy, jakąś inną fajną gierkę, także już teraz was zapraszam. No i co mogę powiedzieć? Do kolejnego, nie? Dziękuję wam. Cześć.